Wyobraźcie sobie taki leniwy, niedzielny poranek, gdy wstajecie, słoneczko was wita, a rodzina jeszcze śpi. I nagle wpadacie na genialny pomysł, żeby zrobić im takie przepyszne, super śniadanie. Pokażę wam teraz mój pomysł właśnie na taki poranek. A będzie to smażona chałka z dodatkiem jajecznicy z parówkami i nachosami, polana cudowną salsą spalonych pomidorów. A partnerem mojego odcinka będą sokoliki. Moje śniadanie zacznę od przygotowania salsy z pieczonych pomidorów. Spójrzcie tylko na te trzy piękne, dorodne, niesamowicie pachnące pomidory. Właściwie to niczego im nie brakuje, ale pokażę wam teraz patent, jak sprawić, żeby wydobyć z nich jeszcze więcej słodyczy i tych fajnych pomidorowych aromatów. Umieszczam je w brytwance, takiej najlepiej żaroodpornej. Następnie dorzucam do nich kilka całych ząbków czosnku oraz jedną cebulę szalotkę, pokrojoną na mniejsze elementy. Pomidora z góry troszeczkę jeszcze ponacinam. Żeby teraz wydobyć z nich moc smaków, potrzebuję je opalić. Ja do tego użyję takiego oto palnika, który bez problemu możecie kupić przez internet lub w dużym sklepie gospodarczym. Ale pomidory też możecie opalić na palniku lub na grillu lub nad ogniskiem. Chodzi o to, żeby skóra się spaliła, żeby cebula była czarna i czosnek również. Zapach przypalonej cebuli, podobnie jak i smak, znacie z domu, z rosołu. Natomiast jeżeli chodzi o przypalonego pomidora, to tutaj zaszły dwa takie bardzo fajne zjawiska w nim. Dzięki opaleniu wyciągnąłem więcej tego smaku umami, czyli tego mięsnego posmaku. Teraz wszystko muszę ze sobą zmiksować, dodając pozostałe składniki. W blenderze mam już sporo słodkiego smaku. Czas na kwaśny. Limonka będzie tu idealna. Nie dość, że doda kwasu, to jeszcze takiego fajnego, orzeźwiającego posmaku. No i ten jej zapach podczas wyciskania, który się unosi po prostu wszędzie. Gwarantuję wam, że rodzina, gdy wstanie i go poczuje, od razu będzie się szwendać i zastanawiać, co tam się pichci. Nie wyobrażam sobie salsy bez dużej ilości kolendry. To jedno z moich ukochanych ziół, które tutaj wyjątkowo pasuje. Salsę jeszcze muszę doprawić. Kmin rzymski idealnie pasuje i do pomidorów, i do limonki, i do kolendry. Następnie dodaję sól, no i spory chlust oliwy. Do salsy dorzucę jeszcze trochę nachosów. Dzięki temu po zmiksowaniu będę miał takie fajne, chrupiące drobinki. Moja salsa jest już na pewno gotowa, jeszcze tylko spróbuję, czy nie trzeba jej doprawić. Ojejku, petarda, totalna petarda smakowa. Przeleję, żeby mieć ją na później. Chałka to pieczywo, które najbardziej kojarzy mi się z takim domowym ciepłem. Można ją upiec samemu lub kupić trochę wcześniej. Ja kocham jej słodki, niepowtarzalny zapach, a po usmażeniu to jest dopiero poezja. Kroję całkiem spore kawałki. W sensie grube, rozumiecie? I teraz przysmażę ją na odrobinie pysznego masła. Masło rozpuszczam na jak najmniejszym ogniu. Chodzi o to, żeby ono się nie przypaliło i też oddało chałce jak najwięcej swojego smaku. A ja w tym czasie zajmę się jeszcze przygotowaniem awokado, które też przesmażę. Awokado teraz przekrajam na pół i tą połówkę, w której nie ma pestki, wykorzystam do mojego śniadania. Natomiast tą, gdzie jest pestka, odłożę na bok w ciepłe miejsce. Dzięki pestce awokado nie będzie czerniało. Najlepiej obrać je za pomocą łyżki. I tak pokrojone awokado też wrzucam do przesmażenia. Zaletą awokado jest to, że jest niesamowicie tłustym owocem, więc podczas podsmażania nabiera jeszcze więcej smaku, no bo w końcu tłuszcz jest nośnikiem smaku. Teraz muszę przerzucić tą chrupiącą, już przepiękną z jednej strony chałkę na drugą stronę i dosłownie poczekać jeszcze jakieś 2 minutki, aż to będzie gotowe.
Chałka i awokado przepięknie się przerumieniły. Patelnia, na której to smażyłem, ma całkiem grube dno, więc odstawię w całości na bok, żeby nie przestygło, a ja zajmę się gwoździem programu, przygotowaniem przepysznej jajecznicy z parówkami. Nie wiem jak wasze dzieci, ale mój syn ponad wszystko kocha parówki. Ilekroć nie próbowałem mu zmienić tej diety, za każdym razem jest to samo. Tati, to, jak tylko otwieram lodówkę. No więc nauczyłem się przerabiać parówki po prostu na tysiące sposobów. Jedną z jego ulubionych jest jajecznica właśnie z parówkami. Parówki kroję cieniutko. Muszę teraz je przesmażyć. Nie daję zbyt dużo oliwy, nie chcę, żeby jajecznica później była tłusta. I wrzucam parówki. Mój synek uwielbia smak sezamków. Dlatego w różnych daniach staram się mu ten sezam przemycać. Tutaj uprażę go z parówkami. Pamiętajcie, najlepsze jajka pochodzą od lokalnych dostawców. I takie właśnie możecie znaleźć u nas na półkach w Lewiatanie. Do rozbitych jajek dodaję odrobinę śmietany kremówki. Dzięki temu jajecznica po usmażeniu jest dużo delikatniejsza, no i kremowa, jak sama nazwa wskazuje. Od razu też ją doprawiam solą i tylko solą, ponieważ pieprz tutaj moim zdaniem będzie przeszkadzał. Parówki pięknie się przerumieniły, w całej kuchni pachnie intensywnie sezamem. Mogę wlewać jajka. Teraz pokażę wam fajny patent, bo moja jajecznica trochę stanie się omletem, ale to tylko dlatego, że później będzie ładniej wyglądała po nałożeniu na talerz. Czekam aż jajka pod wpływem temperatury od spodu się zetną i teraz na środku mojego jajecznico-omleta układam szczypiorek, po czym bardzo delikatnie za pomocą szpachelki zaczynam go składać. Wiadomo, że tu, gdzie są parówki, on będzie lekko pękał. Zupełnie się tym nie przejmujcie i do pomocy możecie wziąć sobie drugą szpachelkę. Omlet gotowy, w całej kuchni już niesamowicie pachnie śniadaniem. Mogę składać, zanim reszta się obudzi. Na początku idą przyrumienione chałeczki. Na chałki idzie awokado. Następnie kawałki omleta. Całość obficie polewam salsą z pieczonych pomidorów, odrobina pokruszonej fety i jeszcze pokruszone nachosy. Dzieciaki je uwielbiają. No i powiedzcie, czy nie chcielibyście takim śniadaniem przywitać swojej rodziny lub być przywitani przez nią? A jeżeli chcielibyście więcej takich super pomysłów na śniadania, to zapraszam na naszego bloga Gotuję z Lewiatanem. A ja tymczasem zabieram się do chrupania.